rola kibica piłki nożnej to nie tylko mówienie o niej, ale też oglądanie. Dzisiaj więc wybrałem się po raz pierwszy poza swój własny pokój, by nagrać dla Was coś innego. Jesteśmy przed Stadionem Rozwoju Katowice, gdzie trampkarze rozgrywają swój mecz pierwszej ligi wojewódzkiej, a rywalem Akademia BVB imienia Łukasza Piszczka. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie po raz kolejny na kanale Learn Football. W dniu dzisiejszym miałem okazję nagrać i poobserwować mecz zespołów trampkarzy w lidze wojewódzkiej, a także porozmawiać z trenerem rozwoju Katowice. Zostawcie po sobie łapki w górę, subskrybujcie kanał po więcej materiałów i zostawcie po sobie komentarze. A ja ruszam na boisko. A na boisku dwie drużyny, które wcale nie są drużynami topu swojej tabeli, wręcz przeciwnie. Był to pojedynek dwóch ostatnich w tabeli Ligi Wojewódzkiej drużyn. Przed tym meczem Rozwój z 4 punktami, natomiast Akademia Łukasza Piszczka z 12. Sami zobaczcie, jak te drużyny poradziły sobie w meczu, na którym miałem przyjemność być i go oglądać. Mamy rozpoczęcie spotkania przez drużynę Akademii Łukasza Piszczka w czarnych, natomiast Rozwój w jaskrawo-żółtych i czarnych spodenkach. Pierwsza akcja, parę minut po rozpoczęciu, trochę zamieszania w środku pola, wycofanie do obrońców. Następnie podanie do bramkarza, który na spokojnie rozpoczyna grę. Piłka wędruje na lewą stronę boiska. Tutaj wprowadza ją boczny defensor. Zagrywa bardzo dobrą, długą piłkę na skrzydle. Skrzydłowy, schodząc do środka, podaje piłkę wzdłuż bramki, a tam znalazł się kolega z zespołu i gospodarze Rozwój wychodzą po zaledwie paru minutach na jednobramkowe prowadzenie. Teraz możecie sobie obejrzeć powtórkę. Naprawdę moim zdaniem znakomite podanie wzdłuż linii obrońcy Rozwoju. Bardzo dobre wypatrzenie kolegi wbiegającego na dalszym słupku i bardzo precyzyjne wykończenie akcji. Tutaj już kolejna akcja. Dobre przejęcie w środku pola. Zagranie piłki na prawą stronę. Wrzutka, ale bez problemu poradził sobie bramkarz. Tą akcję chciałem Wam pokazać z jednego powodu. O, tutaj znakomity zwód. Troszeczkę później zabrakło miejsca na kontynuowanie akcji, ale zobaczmy, przyjęcie kierunkowe, odwrócenie się. Przeciwnik nie miał żadnych szans. A teraz akcja z drugiej strony, Akademia BVB, dośrodkowanie piłki w pole karne i znakomita interwencja bramkarza Rozwoju, którą tu jeszcze widzimy w powtórce. Naprawdę jedna, jak zobaczycie, z wielu. Jednak zaraz po tym dośrodkowanie z rzutu rożnego, głowa i mamy 1-1. Akademia BVB wyrównuje. I teraz, jak zobaczymy w powtórce, nie do końca właściwie kryty zawodnik na dalszym słupku. Kolejna akcja, tutaj grę wznawia bramkarz. Nałożona presja przez piłkarzy Rozwoju, strata pod linią obronną zespołu. Bardzo dobra akcja, dobre podanie, jednak strzał prosto niestety w bramkarza. No i akcja z drugiej strony. Troszkę tutaj za plecy to podanie. Spowolniło to akcję, przeciwnicy zdążyli się wrócić. No i strata piłki. I teraz kontratak, długie podanie. Sędzia odgwizduje spalonego. Bramkarz ominięty, napastnik strzela gola. No i właśnie, czy był tutaj spalony? Pokazuję Wam zwolnienie, a teraz macie stop klatkę. Moim zdaniem nie ma. Wiadomo, że w tych ligach nie ma VAR-u, nie ma jak tego sprawdzić, ale dla mnie tutaj spalonego w tej sytuacji nie było.
Kolejna akcja, tutaj chciałem zwrócić uwagę właśnie na tą świetną akcję trójkową na początku. Niestety brakowało w niej wykończenia. Kolejna akcja, znakomite odwrócenie się z piłką napastnika Akademii BVB, ale bramkarz po raz kolejny obronił strzał. I tak skończyła się pierwsza połowa tego spotkania. A w drugiej połowie szybko zaczyna Akademia BVB. Strzał i znakomita kolejna interwencja bramkarza rozwoju. Prosto po tej akcji rzut rożny. Kolejny strzał i kolejna obrona. W przeciągu minuty dwie naprawdę bardzo dobre interwencje golkipera. Chwilę później jeszcze jedna długa piłka. Po raz kolejny bramkarz wyciąga piłkę spod nóg przeciwnika. Teraz wznawia grę, jednak wprost pod nogi rywala. Po raz kolejny troszeczkę zamieszanie. Bardzo dobre odwrócenie się, piłka między nogami. Niestety rykoszet, no i 2-1 dla drużyny gości. Akademia BVB wychodzi na prowadzenie. Zagranie między nogami rywala, strzał po nodze obrońcy, trafia do siatki. Bramkarz niestety bezradny. A tu kolejna akcja, którą chciałem wam pokazać nie ze względu na znakomite podanie, ale na znakomity powrót obrońcy. A teraz już kolejna sytuacja ze strony rozwoju. Jednak właśnie przed tym autem sędzia decyduje się na zakończenie tego spotkania. Tak wygląda tabela po tym meczu. Rozwój zatem niestety wygląda na to, że spada z ligi, co zaraz przyzna nam też trener ich zespołu. A zatem zapraszam was na nasz pomeczowy czat z trenerem Rozwoju Katowice. A teraz kilka dni po meczu jesteśmy tutaj z trenerem, koordynatorem Rozwoju Katowice Pawłem Kwiatkowskim. Cześć Paweł. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Zacznę od pytania najpierw o mecz, rzecz jasna. Jesteśmy kilka dni po obejrzanym przeze mnie meczu twojej drużyny. Jakie wrażenia i wnioski masz na jego temat? Jeśli chodzi o wrażenia, no to patrząc na wynik, niestety nie są do końca pozytywne, bo przegraliśmy 1-2, a był to mecz, no można powiedzieć, ostatniej szansy dla nas. Analizując sytuację w tabeli, był to bezpośredni przeciwnik, z którym walczymy o utrzymanie, no i w tym wypadku musieliśmy uznać jego wyższość. Mecz dla nas zaczął się bardzo dobrze, bo bodajże w trzeciej minucie strzeliliśmy bramkę i wydawało się po pierwszej połowie, że ta kontrola nad meczem jest dość spora i za chwilę przyniesie to jakiś rezultat bramkowy. Niestety straciliśmy bramkę po rzucie rożnym na 1-1, a w drugiej połowie przeciwnik odwrócił losy meczu, to on zaczął dominować. My mieliśmy coraz większe problemy ze stworzeniem jakiejkolwiek sytuacji bramkowej. No i też troszkę mieliśmy pecha przy drugiej bramce, gdzie rykoszet po naszym obrońcy zaskoczył bramkarza. Przeciwnik dobrze był zorganizowany w obronie od tamtej pory, wytrącał nasze atuty, no i niestety finalnie nie potrafiliśmy już więcej goli zdobyć. No i myślę, że tak długofalowo będzie to takie przypieczętowanie spadku z tej pierwszej ligi wojewódzkiej do drugiej. No ale też od razu jakby podkreślę, że nie jest to jakaś tragedia. Na Śląsku te ligi są naprawdę bardzo mocne. No i też na pewno jest to nasz pierwszy spadek tej drużyny, czy w mojej przygodzie trenerskiej, więc po prostu traktujemy to, czy ja osobiście, jako lekcję, no i będę musiał wyciągnąć wnioski i postarać się przy pierwszej okazji wrócić do tej ligi. Jasne. Teraz odrobinę o tobie. Jak to się w ogóle stało, że objąłeś stanowisko koordynatora w rozwoju? Jaka była twoja droga? W rozwoju jestem już jakieś 7,5 roku, mniej więcej. Trafiłem do rozwoju po moim pierwszym kursie Grassroots C. Tam wypatrzył mnie wiceprezes Marcin Nowak, zaproponował pracę. No i przez kilka lat prowadziłem grupę 2010 rocznika, o którym przed chwilą rozmawialiśmy meczu. W
wtedy to była najmłodsza grupa w Akademii, więc ją po prostu naturalnie przejąłem. Wraz z końcem moich studiów wychowania fizycznego stwierdziłem, że nie chciałbym pracować w szkole i łączyć tego z trenerką, tylko postawić wszystko na jedną kartę i utrzymywać się z piłki nożnej, szeroko rozumianej. No i tutaj znowu wiceprezes Marcin Nowak poszedł mi na rękę. Dogadaliśmy się tak, że będę zajmował się koordynacją tych najmłodszych grup, czyli mowa tutaj o od skrzata młodszego, czyli to jest kategoria U6, do młodzika starszego, czyli U13. No i tutaj wprowadzam swoje pomysły, pilnuję jakby jakości wykonania i na bieżąco projektujemy swój program szkolenia. No i tę pozycję już piastuję chyba trzeci sezon, więc no na ten moment tak to wygląda. I jak do tej pory, jaka była twoja najtrudniejsza przeszkoda, na którą natrafiłeś w roli trenera, w roli koordynatora? Myślę, że jeszcze jej nie pokonałem. Najtrudniejszą przeszkodą dla nas jest infrastruktura. Tutaj akurat mamy pewien problem związany z tym, że jeszcze kilka lat temu mieliśmy kilka boisk na jednym obiekcie przy ulicy Zgody. Tam mieliśmy praktycznie 4 boiska naturalne. No i przez różne sytuacje, tutaj to jest temat bardzo długi, ale musieliśmy z nich odejść przez 2 lata, jeśli nie więcej, ale wydaje mi się, że to były 2 lata. Można powiedzieć, że byliśmy bez takiego swojego domu. Korzystaliśmy z boisk mosirowskich rozsianych w całych Katowicach. No i dopiero teraz od listopada zeszłego roku mamy swoje boisko przy ulicy Asnyka, na którym był rozgrywany mecz, o którym też mówiliśmy na początku. No ale jest to tylko jedno boisko, więc dla tak dużej akademii, gdzie mamy prawie 400 dzieci czy młodzieży, no to jedno boisko to jest zdecydowanie za mało. Więc myślę, że to jest dla nas taki największy problem. Dla mnie największe wyzwanie, bo raczej wolę mówić o wyzwaniach niż o problemie. No tutaj pomysłem jest to, że oczywiście musimy trenować w kategoriach młodzik, trampkarz i tak dalej, czasami na połówkach boiska. W Orliku czy w Żaku zdarza się, że są to ćwiartki. Korzystamy też z innych boisk. Pomysł jest też taki, że raz w tygodniu każda grupa ma trening na hali, czyli to jest bardziej futsal wtedy. Korzystamy wtedy też z naszej hali przy ulicy Mikołowskiej, gdzie mamy klasy sportowe w szkole średniej. Tam staramy się dzieciom też zapewnić zajęcia ogólnorozwojowe judo i gimnastyki, więc staramy się to wszystko tak posklejać, żeby mimo tego, że ta infrastruktura nas ogranicza, żeby nasza jakość nie spadała. No na ten moment się to udaje, natomiast też będziemy musieli się zmierzyć z tym, że przez ten okres tak zwanej bezdomności ucierpiały pewne roczniki na jakości, bo sami rodzice mówili, że nie byli świadomi, że my jako rozwój jeszcze jakkolwiek istniejemy. Wtedy też to się zbiegło z wycofaniem pierwszej drużyny z rozgrywek. No i jest kilka roczników, które na pewno w późniejszych latach mogą nie utrzymać tego poziomu, który aktualnie prezentują nasze drużyny 11-osobowej piłce. No więc to jest dla mnie największe wyzwanie na najbliższe lata. No ale myślę, że widzę światełko w tunelu, patrząc na to, w jakim miejscu znajduje się nasze boisko. Wokół jest kilka dzielnic, gdzie jest mnóstwo dzieci, a nie ma żadnego większego klubu od nas, więc jest to jakieś światełko w tunelu. To teraz mówiąc o szkoleniu dzieci i młodzieży, czy mógłbyś wyróżnić jakieś najczęściej popełniane błędy przez trenerów? Na pewno, no, to myślę, że nie powiem nic odkrywczego. Jeśli chodzi o te kategorie dziecięce, no to najczęstszym błędem trenerów jest nakładanie zbyt dużej presji na dzieci. Tutaj akurat naprzeciwko temu wyszedł Polski Związek Piłki Nożnej i gdzieś tam z kategorii Żak czy Orlik usunął ewidencję wyników. Jest to jakiś sygnał, wiadomo, że to nie jest rozwiązanie problemu, ponieważ ta patologiczne sytuacje tej za dużej presji dalej się pojawiają. Natomiast powinien to być sygnał dla wszystkich trenerów, żeby zwrócić uwagę, że w tych kategoriach najważniejsze dla dzieci powinna być przede wszystkim zabawa, złapanie tego takiego bakcyla odnośnie piłki nożnej, żeby został do końca życia, tak jak ty nagrywasz tutaj swój kanał.
i ja jestem trenerem, no to złapaliśmy to będąc małymi dziećmi, więc no, dla nas to powinna być misja numer jeden. Nie żeby wychować piłkarza, tylko żeby zaszczepić miłość do piłki nożnej. I ci zawodnicy, których dzisiaj trenuję, może kiedyś będą fizjoterapeutami w klubie, będą związani ze social mediami. Różne są ścieżki, ale zawsze można być przy piłce nożnej, no ale bez tej miłości na pewno to się nie wydarzy. Więc to uważam jest największym błędem w tych kategoriach dziecięcych. Drugim błędem jest takim w hierarchii, który ja sobie zawsze gdzieś tam daję, jest brak współpracy z rodzicami. Często zdarzałem się z takim podejściem trenerów czy akademii, gdzie ci rodzice byli na marginesie, a musimy pamiętać, że dzieci w tych kategoriach Żak, Orlik, Młodzik są z nami tylko kilka godzin w tygodniu i najwięcej dobrego może stać się właśnie poza tymi treningami, kiedy to rodzice są odpowiedzialni za tych zawodników, więc bardzo ważne jest to, żeby stworzyć taki trójkąt na zasadzie rodzic, trener, zawodnik i żebyśmy wszyscy byli jakby partnerami w tym wszystkim, a nie tak, że trener pracuje z zawodnikiem, a rodzica zostawia samemu sobie. Musimy edukować rodziców. My na to w rozwoju właśnie mocno stawiamy, mając dwa obowiązkowe spotkania z rodzicami w roku. Rozmowy indywidualne, zawsze jesteśmy otwarci, gotowi na podjęcie dialogu czy rozwiązanie jakiegoś problemu, nie tylko piłkarskiego, ale też jakichś wychowawczych. No i uważam, że to jest często zapominane, że ten rodzic musi być świadomy, bo tylko dzięki temu po pierwsze on nie będzie wywierał presji, po drugie będzie stwarzał najlepsze warunki do rozwoju swojemu dziecku, no bo my możemy mu tylko w tym pomóc, a rodzic mimo naszych najszczerszych chęci może nam w tym przeszkadzać. Przez po prostu swoją niewiedzę, nie jakoś tam brak chęci, brak zrozumienia, tylko swoją niewiedzę. Więc my musimy jako trenerzy czy koordynatorzy dbać o wiedzę rodziców. I to są takie dwa najczęstsze błędy, które mam wrażenie, że my jako trenerzy, koordynatorzy popełniamy. To w takim razie, co jest przy pracy na treningach z dziećmi i młodzieżą najistotniejsze i jakie cechy powinien mieć taki właściwy trener do tego typu roczników, do tych najmłodszych? No na pewno taką pozytywną energię. Myślę, że to jest chyba najważniejsze. Wiadomo, że nie zawsze my jesteśmy jako ludzie w stanie wykrzesać z siebie tą energię, ale ja się śmieję zawsze, że trener powinien być też troszkę takim dobrym aktorem. Nawet jeśli w życiu osobistym nie wszystko się układa, no to my wychodząc na trening powinniśmy dużo pozytywnych komunikatów dawać dzieciom, korzystać z uśmiechu, z jakiegoś pozytywnego takiego vibe'u, zaszczepiać tym w nich, rozmawiać dużo z dziećmi. Czyli tutaj trener dobry w tych kategoriach dziecięcych na pewno powinien w łatwy sposób komunikować się z dziećmi. Jeśli ktoś ma z tym problemy, no to musi pracować nad tym. Ja na samym początku swojej kariery właśnie miałem problem z przekroczeniem takiej bariery, gdzie schodziłem do poziomu dziecka, miałem z tym pewien problem. No dzisiaj po tych 10 latach mojej przygody wiem, że bez tego nie nawiążemy odpowiednio dobrych intencji między sobą. Myślę, że przede wszystkim cierpliwość to jest taka cnota, jedna z ważniejszych trenera. Nie możemy oczekiwać, że efekty przyjdą po jednym, dwóch, trzech treningach. To jest czasami wieloletnia praca, żeby ten efekt, do którego dążymy, się pojawił. Myślę, że poczucie humoru też jest bardzo ważne w tych kategoriach dziecięcych, gdzie dzieci bardzo często są zarażane przez nas pozytywną energią i my bez poczucia humoru, bez jakiegoś rozluźnienia atmosfery, gdzie jak jest kilkunastu chłopców czy już czasami prawie mężczyzn, no to będziemy musieli potrafić rozładować takie emocje jakimś żartem czy innym tekstem, który po prostu wpłynie na naszych zawodników. No i myślę, że pracowitość to też, no raczej nie odkryję Ameryki, ale często praca trenera to jest dwa razy więcej pracy poza treningami niż na samych treningach. Tam wiadomo musimy dać z siebie wszystko, bo mamy ograniczoną ilość czasu, ale bardzo dużo musimy poświęcić czasu na to, żeby przygotować trening, edukować się, zaplanować to wszystko, więc ta pracowitość też na pewno będzie ważną cnotą. A im
starsza kategoria, tym tej pracy pozatreningowej musimy włożyć więcej, bo potem dochodzą jeszcze analiza meczu, przygotowanie jakiejś odprawy, wyjazdy na jakieś turnieje, także no tutaj będziemy musieli poświęcić dużo więcej prywatnego czasu niż pewnie w standardowej pracy się to robi. Wyczytałem w sieci, mam nadzieję, że dobrze, w swoich wypowiedziach twierdzisz, że jak najszybciej należy uczyć dzieci samodzielności i odpowiedzialności. Jak ważne okazuje się to w przypadku właśnie młodych adeptów piłki i jakie są najczęstsze bariery z tym związane? Wrócę do tematu rodziców. Najczęstszą barierą są właśnie z nami rodzice. Patrząc na to, jak nasze czasy się zmieniają i jak rodzice dbają o dzieci w tym pozytywnym kontekście, często dzieci nie mają jakby własnego czasu, gdzie mogą spędzać go jak im się podoba, czyli nie mogą rozwijać takiej kreatywności, ale też samodzielności, bo mają bardzo mocno zorganizowany czas w ciągu całego tygodnia przez treningi, zajęcia dodatkowe, jakieś korepetycje, szkołę. Bardzo mało czasu jest, w którym dziecko ma czas tylko dla siebie. No i myślę, że to jest pierwsza taka duża bariera, gdzie rodzice przez to, że chcą tak bardzo zapewnić dobrą przyszłość swoim dzieciom, czasami robią im krzywdę, ponieważ dzieci są wtedy niesamodzielne. I często kończy się to tak, że my, będąc pierwszy raz dzieckiem na obozie, a w naszej akademii zdarza się to w wieku 9 lat, no to dzieci nie są w stanie zadbać samo, nie mówię, że wszystkie, ale niektóre nie są w stanie zadbać samo o siebie na takim obozie, gdzie muszą się same ubrać, przygotować posiłek i tak dalej, to mają z tym największy problem. No i uważam, że długofalowo powinniśmy my jako trenerzy jak najwięcej odpowiedzialności oddawać zawodnikom, czy to przez takie proste rzeczy jak przeprowadzenie rozgrzewki, jak przygotowanie się do meczu, jak przeprowadzenie może nawet części treningu, zorganizowanie jakiegoś czasu dla reszty drużyny, czyli to mówię tylko o rzeczach okołosportowych, ale staramy się, żeby trener potrafił zrobić krok w tył, oddać odpowiedzialność zawodnikom, bo kiedyś tego trenera nie będzie. Jeśli ja od kilku lat prowadzę rocznik 2010, to za chwilę mnie zabraknie, za chwilę przejmie ich inny trener. Później wejdą w okres seniora, gdzie ci trenerzy pewnie będą się dużo częściej zmieniali, no i oni sami będą musieli zadbać o swoją karierę, więc my musimy zrobić wszystko, żeby ich przygotować. Czyli żeby przekazać, jakie ćwiczenia na siłowni wykonywać, żeby oni mogli sami o siebie dbać, jakie produkty jeść, nie wiem, w jaki sposób spędzać wolny czas, jak wpłynąć na regenerację, żeby była na najwyższym poziomie. Im szybciej zaczniemy, tym wydaje mi się, że ci zawodnicy więcej z tego wyciągną, no i być może pomoże im to bardziej wejść na ten najwyższy poziom piłki nożnej. To jak już mówimy o tym najwyższym poziomie, pytanie odrobinę wybiegające poza piłkę młodzieżową. W ostatnim czasie ogromna fala hejtu spada na polską piłkę. Polską reprezentację, ogólnie polską piłkę, nie tylko właśnie pod kątem samej reprezentacji. Czy twoim zdaniem jest coś, czego powinniśmy unikać lub coś, co powinno się zmienić na etapie już wczesnego szkolenia, by uniknąć takich sytuacji w przyszłości? Wydaje mi się, że jest to związane też z presją, która ciąży na piłce nożnej, jako że często się mówi, że jest to nasz sport narodowy. Oczekujemy, żeby nasza reprezentacja zawsze wygrywała. Oczywiście potrzebne są do tego zmiany, reformy, które PZPN stopniowo stara się wprowadzać. Wiadomo, że gdzieś tam jesteśmy daleko za zachodnią piłką, natomiast już drużyny młodzieżowe reprezentacji polskiej pokazują, że są w stanie rywalizować z nimi, czyli już jakiś aspekt tego rozumienia gry, tych reform nastawionych na to, żeby zwiększyć to, jak się zawodnicy poruszają i rozumieją grę, przynosi pewne jakby takie pozytywne rezultaty. Natomiast myślę, że w tych najmłodszych kategoriach właśnie powinniśmy zająć się tą szeroko rozumianą presją, czy to rodziców, czy trenerów, ponieważ przez presję bardzo dużo uzdolnionych zawodników odchodzi od piłki nożnej czy ogólnie sportu i myślę, że im więcej zawodników będziemy mogli przez nie chcę użyć takiego przedmiotowego słowa, ale im więcej zawodników będziemy mogli sprawdzić, tym więcej talentów będzie mogło wypłynąć na tą taką odpowiednio szeroką docelową naszą wodę.
No i dzięki temu nasza reprezentacja finalnie kiedyś będzie pewnie mocniejsza. Więc tu uważam, że to powinniśmy zmienić w pierwszej kolejności. No i dwa, postawić, czego jeszcze nie ma w Polsce, grubą kreskę między profesjonalną piłką nożną, a tym tak zwanym grassrootsem, gdzie w większości krajów wydaje mi się, że tak to funkcjonuje. Tutaj myślę, że przykładem dobrym jest, są Wyspy, czyli Anglia, gdzie jest, jest podział na szkółki profesjonalne, akademie profesjonalne raczej, trzeba powiedzieć, i szkółki grassroots, które pracują na korzyść tej akademii, oczywiście na zasadach partnerstwa, że oni mają za to jakieś korzyści, czy finansowe, czy jakieś inne, no ale wszyscy pracują na dobro reprezentacji Anglii w tym przypadku, czyli akademie z Premier League czy Championship mają mnóstwo szkółek partnerskich, które no, po prostu wychowują zawodników i tych najlepszych przekierowują do tego jednego ośrodka, gdzie on może się konfrontować też z najlepszymi. Tutaj w Polsce no, niestety nie ma takiego podziału i mam wrażenie, że te talenty też przepadają przez to, że trenerzy zatrzymują jak najdłużej u siebie takiego uzdolnionego zawodnika i on koniec końców wpada w taki marazm, bo na treningach nie ma codziennie tej rywalizacji na najwyższym poziomie. Więc nie wiem, myślę, wydaje mi się, że kluby ekstraklasy powinny zostać oddzielone grubą kreską i kilka podmiotów, które gdzieś równie dobrze szkolą, czyli wyznaczyć jakiś taki definitywny podział między grassroots i akademiami pro. No i myślę, że troszkę PZPN chciał to zrobić certyfikacją, ale finalnie to raczej nie zdało egzaminu. To teraz takie pytanie troszeczkę też może w kierunku trenerów, jeśli tacy będą oglądać. Jesteś absolwentem szkolenia Rozumienie Gry, z tego co widziałem. Chciałem się dowiedzieć, co to jest takiego, jak ważny był to dla ciebie krok i co ci to dało? Tak, nawet aktualnie mam na sobie bluzę z firmy Extra Trener, bo to oni są organizatorami tych studiów, o których wspomniałeś. Są to studia podyplomowe dotyczące tylko i wyłącznie piłki nożnej, a dokładniej rzecz biorąc aspektu rozumienia gry, czyli tam rozmawialiśmy głównie tylko o taktyce, czy o tym, jak możemy urozmaicić swój program szkolenia czy model gry, żeby nasi zawodnicy, kolokwialnie mówiąc, lepiej rozumieli grę. Trwało to jeden rok, było to na zasadzie 6 zjazdów plus kilku wykładów online. No i tam spotykaliśmy się z naprawdę bardzo dobrymi fachowcami w skali naszego kraju. No i myślę, że bardzo mocno mi to rozwinęło, a szczególnie mój program szkolenia, ponieważ usłyszałem o kilku rzeczach, z których wcześniej nie zdawałem sobie sprawy i po jakiejś głębszej analizie, przebadaniu tematu stwierdziłem, że to bardzo dobrze rozwinie nasz program szkolenia i od razu mogłem dzięki temu poprawić to, co my robimy na treningach, zwracając uwagę na kilka rzeczy, które potem wymiernie wpłynęły na to, że nasi zawodnicy byli na wyższym poziomie. No i tutaj też warto nadmienić, że prócz właśnie tego rozumienia gry są jeszcze dwa inne kierunki, które firma Extra Trener proponuje. Pierwszym jest analiza taktyczna, czyli tutaj już jest stricte to dla tych trenerów freaków, którzy lubią oglądać mecz godzinami, analizować poszczególne indywidualne zachowania. I jest też przygotowanie psychologiczne. No tutaj kompetencje miękkie są rozbierane na czynniki pierwsze i wiem, że teraz właśnie w zeszły weekend wystartowała pierwsza edycja tych studiów związanych z psychologią. Rozumienie gry jest czwarta edycja, a analiza taktyczna druga lub trzecia. Więc no jest to bardzo dobra rzecz do rozwoju trenerów w taki zorganizowany sposób, gdzie wszystko jest w jednym miejscu. Aktualnie docelowo w Warszawie. No i później, co najważniejsze, nie tracimy kontaktu ze sobą, bo ja już skończyłem te studia grubo ponad rok temu, a w zeszły weekend byłem na zjeździe absolwentów właśnie w Warszawie. No i tam prócz darmowych wykładów mieliśmy też taki mecz wewnętrzny trenerski, co na pewno sprzyjało integracji, bo uważam, że te studia, to co najlepszego mi dały, to te kontakty, te rozmowy w kuluarach, które przeprowadziłem, one są często bardziej wartościowe niż to, co mówią wykładowcy, czy możemy się nauczyć z warsztatów. Oprócz tego,
ostatnio prowadzisz też szkolenia, webinary online, a nieco ponad miesiąc temu, z tego co widziałem, pojawiły się twoje autorskie e-booki ze środkami treningowymi dla trenerów. Wybiegając w przyszłość, jakie są twoje cele, marzenia związane z pracą trenera, koordynatora? Na pewno nawiązując do tego, co powiedziałeś, że ostatnio troszkę bardziej wypłynąłem na taką polską wodę odnośnie szkoleń, no to to jest taki cel, który sobie stawiam, żeby pewnego dnia osiągnąć status trenera edukatora. Uważam, że mam do tego odpowiednie kompetencje, wiedzę zbierałem przez ostatnich kilka lat. Też w pewnym sensie mam unikatowe spojrzenie na proces szkolenia, ponieważ to, jak trenujemy w rozwoju, myślę, że jest moim autorskim pomysłem i wydaje mi się, że z tego, co doświadczyłem, że nikt nie pracuje w ten sam sposób, co my, pod kątem budowy jednostki treningowej. Więc to na pewno mój pierwszy cel, żeby osiągnąć poziom edukatora. Póki co robię to w formie prywatnej, bazując na mojej działalności na fanpage'u Rozwojowy Trener. A drugi taki cel, który no mam nadzieję już niebawem zrealizuję, bo gdzieś zrobię do tego pierwsze podejście, jest osiągnięcie tej najwyższej licencji trenerskiej, jeśli chodzi o kategorie młodzieżowe, czyli UEFA Elite Youth. W grudniu będzie egzamin wstępny, więc tutaj aspiruję do tego, żeby osiągnąć ten poziom. No i takim trzecim celem, który sobie też zakładam, jest to, żeby raz w roku odbyć staż. Minimum. W tym roku byłem w Bayerze Leverkusen. Mam też umówiony już staż w Legii Warszawa w listopadzie. No i być może w przyszłym roku, będąc uczestnikiem kursu, tam jest wymóg stażu w akademii jakiejś w Polsce renomowanej i też zagranicznej, więc jakby siłą rzeczy to zrobię. No i to jest mój cel, żeby właśnie opierać swój rozwój na stażach, na podpatrywaniu tego, co robią w bardzo dobry sposób w naszym kraju największe ośrodki. Miałem okazję być w Rakowie, znam bardzo dobrze środowiska na Śląsku czy w tych takich dużych akademiach, które produkują, można powiedzieć brzydko, zawodników, więc to są takie trzy cele, które sobie postawiłem jako trener. To już na samo zakończenie, gdybyś miał mieć jakąś taką, nie wiem, nazwijmy to złotą myśl, wiadomość dla młodych piłkarzy, dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z piłką? Może to nie będzie złota myśl, ale chciałbym, żeby taki piłkarz, który gdzieś tam stawia swoje pierwsze kroki, młody adept, spędzał drugie tyle czasu, jeśli nie więcej, z piłką przy nodze poza treningami, co na treningach, bo teraz mam wrażenie, przyjęło się takie przeświadczenie, że to, że trenujemy w jakimś klubie, w zupełności wystarczy, żeby kiedyś osiągnąć sukces w piłce nożnej. I tutaj chciałbym podkreślić takim zawodnikom, i staram się to robić u nas w Akademii, że musimy włożyć znacznie więcej pracy w to, żeby zostać piłkarzem. No i taka druga porada, która mi się nasuwa, a jest bardzo bliska temu, żeby jak najwięcej sportów uprawiać, bo dzięki temu możemy przenosić tą koordynację na znacznie wyższy poziom, a to w tym naszym docelowym sporcie, jakim jest piłka nożna, no może po prostu sprawić, że będziemy mieli znacznie wyższy potencjał motoryczny. Dlatego my właśnie w naszej akademii stosujemy judo i gimnastykę, ale jest też basen, są inne sporty zespołowe, inne sporty indywidualne. Im więcej doświadczymy, tym będziemy lepszymi sportowcami. I może niekoniecznie finalnie skończymy jako piłkarz, ale możemy skończyć jako inny sportowiec i myślę, że to będzie równie cenne dla naszych zawodników i dzieci. Wielkie dzięki w takim razie. Twojej drużynie, już tak podsumowując, życzę, żeby jak najszybciej wróciła już później do tej pierwszej ligi i się tam utrzymała, a tobie życzę w takim razie spełnienia marzeń i tych swoich celów, żeby wszystko szło w jak najlepszym kierunku i żeby ludzie, którzy oglądają mój kanał i nie tylko, w przyszłości o tobie usłyszeli dużo więcej. Super, dziękuję bardzo, mam nadzieję, że wszystko się spełni. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, na razie. Na razie, hej.
Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy materiał w postaci mini piłkarskiego vloga połączonego z podcastem i że ten materiał przyda się zarówno oglądającym go trenerom, kibicom, młodym piłkarzom oraz ich rodzicom. Serdecznie polecam również fanpage trenera Pawła na Facebooku o nazwie Rozwojowy Trener. Zachęcam Was również do kliknięcia łapki w górę pod tym odcinkiem, subskrybowania kanału po więcej materiałów oraz komentowania, jakie jest Wasze zdanie na poruszone przez nas tematy. Ja natomiast się z Wami żegnam, trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.